Dobry wieczór, słuchacie Radia Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie. Mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz. Dzięki naszym dzisiejszym realizatorom, czyli Krzysztofowi Kapuście i Kamilowi Wójcikowi, w studiu Polska Fundacja dla Afryki i Wojciech Zięba. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Będziemy dzisiaj poznawać działania fundacji, jak powstała, całą historię. Mam nadzieję, że razem przybliżymy też, jakie cele sobie stawiacie, jakie marzenia macie i o co tak naprawdę Wam chodzi. O, może tak. Jak powstała, zacznijmy od tego, jak powstała Polska Fundacja dla Afryki. Ja może tylko dodam tyle, że jak zaczęłam czytać w dziale o nas, to pomyślałam, że o, to prawdziwa fundacja, bo są fundatorzy. Bo często jest jednak tak, że jak rozmawiam z fundacjami, to jest po prostu taka forma, którą sobie wybrano, no bo w jakimś tam sposób jest ją łatwiej założyć w porównaniu ze stowarzyszeniem, tak? Bo jest mniej osób na przykład. Natomiast no, nie zawsze jest jasne, że jest fundator, tak? Czyli ktoś, kto daje fundusze na to, żeby dana fundacja funkcjonowała. I tu sobie pomyślałam, o to, no to trzeba będzie zwrócić uwagę. Więc jak to było na tym początku? Skąd pomysł na Polską Fundację dla Afryki? No tak, to rzeczywiście jest dziecko mojej i mojej żony, założone z naszych własnych pieniędzy i z naszego własnego pomysłu. A pomysł, jakby ideą czy impulsem do powstania Polskiej Fundacji dla Afryki była nasza podróż do Etiopii w 2006 roku, kiedy pojechaliśmy z plecakami pochodzić po pięknym kraju, zobaczyć starą kulturę, pochodzić po górach, które tam mają cudowne góry wulkaniczne, które dochodzą do wysokości 5000 metrów i można tam chodzić całymi dniami i poczuć się naprawdę jak w innym świecie. Wybraliśmy inny sposób podróżowania. Wybraliśmy nie sposób taki, jak normalnie, tradycyjnie wybierają turyści podróżujący po Etiopii, gdzie oni latają takimi małymi samolotami pomiędzy głównymi atrakcjami turystycznymi. Czyli tak jak u nas wsiada się do Meleksa i zwiedza... U nas, nie, tak jak u nas się wsiada do Pendolino, czyli jedzie pomiędzy Krakowem a Warszawą i wysiadasz i czyli zwiedzasz, potem wsiadasz znowu do mojego samolociku, lecisz 45 minut, oglądasz następne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tych lotnisk jest i tych punktów takich wartych odwiedzenia jest tam kilka, więc oni to robią szybko. Myśmy stwierdzili, że inaczej to zrobimy. Złożyliśmy podanie o wizę, przylecieliśmy do Addis Abeby, no i wsiedliśmy w autobus. I autobusami, i stopem podróżowaliśmy pomiędzy tymi miejscowościami. No i rzeczywiście dotarliśmy do rzeczy, które... No, może to pyszałkowacie zabrzmi, ale no nie są dla niemieckiego turysty, bo on nad nimi przelatuje. No, dotarliśmy do miejsc, które no, są pomijane zupełnie i gdzie byliśmy prawdziwą sensacją. Autentycznie ludzie chcieli nas dotykać, chcieli nas szczypać, gdy zasypialiśmy w autobusie gdzieś tam którąś godzinę podróżując. No i sprawdzali, czy rzeczywiście no, to jest tylko różnica w kolorze tej skóry, czy także może ma jakieś inne właściwości, czy te włosy są jakieś inne. To było bardzo sympatyczne. No ale trafiając do takiej miejscowości, no też widzieliśmy normalne życie tych milionów ludzi, którzy tam mieszkają, którzy się nie skarżą, ale gdzie bieda jest po prostu uderzająca. Gdzie tysiące ludzi próbuje użebrać jakieś parę złotych, gdzie tysiące żebraków, gdzie tysiące kalek jest na ulicach, gdzie ludzie z ropiejącymi nogami, jakimiś wrzodami, potężnymi stanami zapalnymi leżą na chodnikach i nikt się nimi nie interesuje. To nie jest tak, jak tutaj u nas w Polsce, że jeżeli ktoś taki nawet usiądzie na krakowskim rynku, to za chwilę Straż Miejska podejdzie i zaprowadzi go do odpowiedniej placówki. Nie, oni tam siedzieli, oni tam czekali po prostu na jakiś okłam. No i to było przerażające. Z jednej strony przerażające, a z drugiej strony takie skłaniające do działania, że za bardzo niewiele tak naprawdę można komuś pomóc, tylko trzeba to zrobić z głową. No i to była kwestia pomysłu, którego nie mieliśmy na początku. No ale potem kilka lat później, gdy pojawił się taki wielki głód w roku Afryki, to jest taki region Etiopia, Erytrea, Somalia. Tam w 2011 roku głodowało 11 milionów ludzi. To jest XXI wiek, gdzie 11 milionów ludzi głoduje
i może w każdej chwili umrzeć, no to był taki ostateczny impuls do działania. Wtedy zauważyliśmy, że bardzo wiele organizacji chce pomóc, ale nie ma pieniędzy. I stwierdziliśmy, że założymy naszą fundację, która będzie działać trochę inaczej niż każda inna fundacja. Czyli nie będziemy działać na miejscu, nie będziemy tam organizować pomocy, nie będziemy tam budować szkół, szpitali i tak dalej, tylko zorganizujemy zbiórki pieniędzy w Polsce i wyślemy te pieniądze organizacjom działającym lokalnie na konkretne projekty. Czyli jakby odwróciliśmy jakby ten strumień pomocy i to okazało się, że to jest dobrym pomysłem, że rzeczywiście jest wielkie zapotrzebowanie na środki w Afryce i możemy przebierać w dobrych projektach. Baliśmy się zakładać takiej organizacji, która by budowała szkoły czy szpitale z Krakowa, ponieważ na nieznajomość realiów, na łapówki, na zawyżone ceny, na nietrafione inwestycje stracilibyśmy większość pieniędzy. A tak, konkretna organizacja, w środku są pasjonaci, oni chcą pomóc, znają realia, znają lokalne warunki, wiedzą co budować, gdzie budować, mają konkretne potrzeby i wiedzą jak je zaspokajać, zwracają się do nas, my organizujemy pieniądze, no i ten strumień płynie i jakoś to działa. No to jest świetne właśnie, na to też zwróciłam uwagę, że tak naprawdę tu się u was przewija współpraca, której tak. Też często mam takie poczucie, że często jej brakuje, że właśnie mnoży się dużo działań, a jakbyśmy je zrobili razem, to ich moc byłaby większa. No, ale to jest jeden wątek, natomiast drugi to jest właśnie to, że tak naprawdę często osoby, które działają, które wiedzą, co trzeba zrobić, co trzeba zbudować, no nie mają właśnie środków. Też nie mają na przykład ludzi do tego, żeby te środki zdobyć. Także nie ma kogoś, kto potrafi porozmawiać o funduszach, poszukać sponsorów i tak dalej. Czasami brakuje tego działu w organizacji. Brakuje im często działu marketingu, tak naprawdę. Po prostu, tak mówiąc brutalnym, współczesnym językiem. Oni często, to są wspaniali ludzie w większości. Tak. Z tymi, którymi współpracujemy, my nie realizujemy jakoś bardzo dużo tych projektów. My około 20 kilku projektów w skali roku. Wniosków spływa kilkadziesiąt. Możemy wybrać te najlepsze, możemy wybrać te, które wzbudzają zaufanie, które są dobre kosztowo, które rzeczywiście rokują na długofalową współpracę i działanie później w terenie. Więc ci ludzie, z którymi my później rozmawiamy, to są naprawdę dobrzy ludzie. Ale czasami jak ich prosimy o materiały do ulotek, czasami jak ich prosimy o zdjęcia, no to jest ciężko, tak potocznie mówiąc, bo oni w ogóle tego nie czują, że żeby zdobyć środki i kogoś zainteresować, trzeba mieć historię, trzeba mieć dobry materiał, trzeba pokazać, co oni chcą zrobić, a nie powiedzieć tylko, że no słuchajcie, my chcemy, mamy taki projekt, no i w sumie fajnie by było, jakbyście pomogli, więc no to też jest takie fascynujące, że z jednej strony to są wspaniali ludzie, którzy robią wspaniałą robotę, bo oni poświęcają często swoje życie, swoje zdrowie, swoje pieniądze, ale z drugiej strony brakuje im takiego systemowego, nowoczesnego podejścia do fundraisingu i do zdobywania pieniędzy. I my tą lukę właśnie wypełniamy i myślę, że ta współpraca, o której pani mówiła, no jest korzystna dla obu stron, bo ja mam świadomość i takie przeczucie, że te środki, które przekazujemy, one są wielokrotnie lepiej wykorzystane niż jak ja bym próbował budować szkołę na Madagaskarze czy szpital w Zambii. No... Nie chciałbym się podjąć takiego zadania. To jest kwestia też po prostu doświadczenia. Tak, to jest doświadczenie, znajomość lokalnych warunków. No mówiąc wprost i brutalnie, wiedza, komu należy dać łapówkę, żeby pozwolił wybudować dany obiekt, a przede wszystkim potrzeb. My nigdy nie narzucamy żadnego wniosku, nie mówimy komuś, że słuchajcie, fajnie by było, aby w tej miejscowości powstała szkoła. Nie. To oni muszą powiedzieć, co chcą, dlaczego chcą, powiedzieć, jak to będzie działało w przyszłości. I dopiero wtedy my, jeżeli ocenimy, że ten wniosek jest rzeczywiście godny wsparcia, no to wtedy się włączamy. Ale tu musi być jakby ssanie z rynku, a nie z góry.
Super, bo to też częste takie poczucie przy konkursach grantowych na przykład, tak? Że się mnoży projekty, które w zasadzie jak się człowiek zastanowi, to nikomu nie są potrzebne, tak? W sensie, no to jest, no i nie ma co tu więcej mówić, więc to jest też, myślę, bardzo dobry trop, żeby jednak wychodzić od dołu, czyli żeby ludzie mówili, brakuje nam szpitalu, czy trzeba coś zrobić, tak? I dopiero zacząć działać, a nie przyjść i powiedzieć im, a to my wam zrobimy plac zabaw, tak? No, tego się baliśmy. No, tak jak wspominałem, od pobytu naszego w Etiopii, gdzie jakby zrodziła się idea, żebyśmy pomagali, do założenia fundacji minęło 5 lat. Ten czas wykorzystaliśmy na czytanie, zastanawianie się i wspieranie jakichś innych organizacji, które pomagały Afryce, ale nie umieliśmy wypracować formuły przez ten okres sensownej pomocy. Nie chcieliśmy mieć wydmuszki, która rzeczywiście... Czyli nic na siłę, tak, tak po prostu. Że a my chcemy zrobić teraz dobrze. Że my teraz będziemy zbawiać świat, tak, i no i ten świat zostanie przez nas zbawiony. A jeżeli nie, to się na niego obrazimy. Nie, to nie tędy droga. To nie taki jest cel pomocy. To nie jest po to, żeby sobie zrobić dobrze, tylko żeby rzeczywiście czyjeś życie zmienić. Więc... No więc aż 5 lat zabrało nam wypracowanie formuły, która na szczęście się zrodziła i która się na szczęście okazała sukcesem. No w tej chwili po kilku latach mamy ponad 80 zrealizowanych projektów. To jak na coś, na to, tak jak pani powiedziała, co powstało z oszczędności, no może nie takich młodych ludzi, ale no jeszcze nie już takich osiadłych. I doświadczonych życiowo i materialnie, więc no, to jest chyba sukces. To jest sukces i to jest sukces nie tylko nasz, ale przede wszystkim ofiarności Polaków, ofiarności ludzi, którym czasami jest bardzo ciężko, a chcą się dzielić i odpowiadają na nasze apele. Ja pamiętam taki list od jednej pani, która napisała do nas i odpowiadając na nasz apel, to była starsza pani, która wysłała nam 40 zł. Nie wysłała ich przekazem czy na konto, wysłała je w kopercie i do koperty załączyła list, w którym opisała, że ma tam 80 czy 70 lat, już w tej chwili nie pamiętam. Ona jeden dzień w tygodniu pości, ona jeden dzień w tygodniu nie je. I dzięki temu zaoszczędza 10 zł tygodniowo. Jeżeli uzbiera 40 zł, to ona wysyła jakiejś porządnej organizacji. No, ja mam ten list do dzisiaj. No, nie zaglądałem do niego z pół roku, bo jak nie pamiętam, czy ta pani ma 70 czy 80 lat. Ale to było coś wstrząsającego, że jest ktoś, kto chce się podzielić tym, co sobie odejmie naprawdę od ust. No, myślę, że taki list działa dużo lepiej niż każda kontrola z Urzędu Skarbowego czy z jakiegokolwiek ministerstwa. To jest jednak no, potężna odpowiedzialność, którą no, daje do myślenia. To trzeba przyznać, że ktoś głoduje przez jeden dzień, żeby móc wesprzeć kogoś innego. Posłuchajmy teraz utworu, który wybierze nasz dzisiejszy realizator, a potem się dowiemy, jak działa fundacja i jakie projekty udało się, jakie projekty prowadzicie i jak co się udało wam zrobić do tej pory. Posłuchajmy. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Rozmawiamy o Polskiej Fundacji dla Afryki w studiu Wojciech Zięba. Już się dowiedzieliśmy, jak powstała organizacja i po co. Wiemy, że też działacie troszeczkę inaczej niż myślę większość osób kojarzy, czyli że realizujecie bezpośrednio sami projekty w jakimś kraju w Afryce. Już wiemy, że działacie trochę inaczej, bo zapraszacie do tego, żeby zgłaszać do was projekty, działania, które chce jakaś organizacja na przykład w Etiopii, jak rozumiem. Tam akurat jeszcze nie działaliśmy. Jeszcze nie. Tam się zaczęło, ale stamtąd jeszcze właśnie nie mamy żadnych projektów. Czyli jakaś organizacja tam miejscowa, lokalna, widzi jakąś potrzebę, tworzy jakiś projekt i zgłasza się do was i wy szukacie dla nich pieniędzy. W ten to sposób wygląda, czy jeszcze inaczej? Dokładnie w ten sposób. My ogłaszaliśmy się, że zapraszamy organizacje, które działają lokalnie,
do składania wniosków i ubiegania się jakby o dofinansowanie z naszej strony na ich projekty. I te projekty spływają. One spływają, my z tych projektów wybieramy te, które no przede wszystkim rokują długoterminowe działanie. No, może wstyd się przyznać, ale się przyznam. No, nie angażujemy się w ogóle w regiony, które są niebezpieczne militarnie lub politycznie. Z tą polityczną stabilnością to jest różnie, to jest inny standard, ale w takie bardzo niestabilne rejony polityczne, ponieważ nie chcemy, żeby projekty, które my realizujemy, posłużyły za chwilę do czegoś innego. Są takie miejsca na świecie i to jest oczywiście, gdzie toczą się wojny, gdzie są jakieś rewolty. Nie chcemy budować szkół w takich miejscach, bo za chwilę w takiej szkole może wybuchnąć bomba. Nie chcemy mieć tych dzieci na sumieniu, albo nie chcemy, żeby ktoś przejął budynek, który wybudowaliśmy w innym celu i urządził tam koszary albo swój sklep. Ja pamiętam taki projekt na samym początku, jak startowaliśmy. Znalazłem informację o młodym człowieku z Polski, który pojechał do Kenii. To akurat jest w miarę stabilny rejon, ale pojechał tam bez żadnego zaplecza, miał $500 w kieszeni, stwierdził, że chce pomagać. Pojechał, założył sierociniec dla dzieci z ulicy, ściągnął tam kilkanaście dzieci, wybudował budynek z pomocą kolegów i znajomych w Polsce. Robił dobrą robotę i pamiętam, że przeczytałem o nim, że tam działa i pomyślałem, super, trzeba mu pomóc, odezwę się do niego. Ale następnego dnia myślę sobie, poczekaj pół roku, zobaczymy, co z tego będzie. Po pół roku okazało się, że ten człowiek musiał opuścić ten budynek, uciekać gdzieś do innego miasta. Budynek został przejęty przez lokalnego kacyka, który urządził tam właśnie warsztat samochodowy. Takich historii znam kilka. No, na szczęście nam się udało jeszcze tego uniknąć, a często no, takim gwarantem bezpieczeństwa i zrealizowania tego projektu jest instytucja, która za nim stoi, czyli zdecydowanie ciężej jest wyrzucić misjonarzy z takiego budynku niż człowieka w podartych dżinsach, który przyjechał z $500, więc my wspieramy wszystkie organizacje, nie mamy żadnego tutaj przykazu czy wytycznych, że wspieramy na przykład tylko misjonarzy, ale na przykład większość tych projektów to jest realizowany dla misjonarzy, ponieważ oni gwarantują stabilność i oni gwarantują raczej to, że ich się łatwo nie przepędzi, więc to jest właśnie ta długofalowość. Więc napływają wnioski, tak jak pani mówiła, my z nich wybieramy te, które uważamy za wartościowe do wsparcia i następnie prosimy o materiały do reklam, które będziemy publikować i organizujemy zbiórkę. Zbieramy środki na jeden cel, tylko na jeden cel. Nigdy nie mamy rozpoczętych 2, 3, 10 zbiórek, tylko koncentrujemy się na jednym. Jeżeli uzbieramy, to zaczynamy następną. A gdzie te zbiórki prowadzicie? Te zbiórki są organizowane w prasie przede wszystkim. Zamieszczamy reklamy, zamieszczamy ulotki i w ten sposób zbieramy środki. No, dzięki temu jakby obchodzimy ustawę też o zbiórkach, czyli wszystkie środki wpływają na konto, podlegają pod nadzór tam 3 czy 4 instytucji finansowych. Nie musimy się przejmować puszkami, nie musimy się bawić w rozliczanie każdej złotówki i składanie wniosku o pozwolenie na taką zbiórkę, rozliczanie takich zbiórek. To jest wygodne, jeżeli jest to taka fundacja jak nasza, czyli mała, gdzie nie ma sztabu ludzi, którzy to koordynują, którzy robią, tylko czysty układ, pieniądze przychodzą na konto, my prowadzimy później korespondencję z tymi darczyńcami, czy dziękujemy im za wsparcie i przekazujemy te środki dalej do Afryki. A mam takie pytanie, jak docieracie z tą informacją do tych organizacji lokalnych? Tak, bo u nas to powiedzmy wiesza się plakaty, są jakieś portale z informacją, że jest jakiś konkurs grantowy, czy ktoś można złożyć gdzieś projekty. A jak tam docieracie? Znaczy, mamy taką informację na naszej stronie internetowej, ona jest dosyć dobrze spozycjonowana, więc sporo ludzi na nią wchodzi,
organizacje w Afryce też już sobie mówią o nas, że są tacy ludzie z Polski, którzy dają pieniądze i do których można się zwrócić. Wysłaliśmy też listy do tych organizacji czy maile, mówiąc, że jest taka możliwość o ubieganie się o dofinansowanie. No i to w sumie wystarczyło. Wystarcza, żeby zdobyć tych kilkadziesiąt wniosków i wybrać około 25, więc... A jakie projekty udało się zorganizować? Albo co jest teraz aktualnego? Dla mnie najważniejsze zawsze są projekty takie, które pozwolą usamodzielnić albo finansowo, albo żywność żywieniowo jakąś instytucję działającą lokalnie. To jest takie moje marzenie, żeby te instytucje za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie potrzebowały wsparcia zewnętrznego, żeby taka fundacja jak nasza była niepotrzebna, żeby oni mogli sami wziąć sprawy w swoje ręce, zacząć produkować coś, co wystarczy na utrzymanie tych dzieł, które one mają. No i to jest taki mój konik. Zawsze najchętniej dają na to pieniądze, jeżeli ktoś przychodzi, że chce zrobić gospodarstwo rolne, albo olejarnię, albo produkcję jogurtu. Ciężko często jest coś takiego zorganizować, ponieważ te organizacje też są przyzwyczajone do innego sposobu finansowania. Że oni są przyzwyczajeni, że oni dostają często pieniądze z bogatych krajów. Jak oni przychodzą z wnioskiem o dofinansowanie jedzenia dla dzieci, no to ja im mówię, no okej, no ale może zróbcie gospodarstwo jakieś. Nie macie tam jakiejś ziemi, może by się dało coś kupić, może coś wyhodować. No i wtedy część się wycofuje, ale część chwyta i to jest ważne, że jednak jest kilka miejsc w Afryce, gdzie takie przedsiębiorstwa, takie gospodarstwa przez nas powstały, no i które przynoszą wspaniałe efekty, no bo one nie tylko produkują żywność na przykład, ale one także uczą nowoczesnego rolnictwa. Jak porównywaliśmy na wskaźniki na przykład uprawy ryżu na Madagaskarze, jakby w naszym gospodarstwie, a lokalnych farmerów, to mieliśmy trzykrotnie wyższe. Okazało się, że trzeba inaczej siać, coś tam dodać do tego ziarna, no i nawet w tym ciężkim klimacie udaje się osiągnąć wyższe plony. Więc to jest z jednej strony żywność, z drugiej strony nauka, z trzeciej strony branie tej wędki do ręki i odpowiedzialności i wiary w to, że się da. No właśnie, takie nieuzależnianie od pomocy, bo tak. To jest to, co, o czym często się mówi, że i to nie tylko w kontekście Afryki, ale w ogóle takich działań pomocowych, że trochę dając cały czas jakiejś grupie potrzebującej pieniądze, rzeczy i tak dalej, uczymy takiej niesamodzielności właśnie, takiego, że nie muszę myśleć o butach na zimie, tylko ktoś mi je przyniesie, tak? To zależy od regionu bardzo. Mhm. To znaczy ja bym jak się odnosił do Afryki, to no oczywiście są takie regiony, które no są zdemoralizowane przez tą pomoc. My staramy się ich unikać. Ja się bardzo zawsze cieszę, że jesteśmy małą organizacją i możemy mieć komfort taki, że możemy wybrać sobie to, co naprawdę nam się podoba i nie mieć kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów złotych, które musimy wydać i dajemy po prostu wszystkim, którzy poproszą. Więc ta konkurencja jest tutaj bardzo zdrowa. Ale są rejony, które no... Ja zawsze się odnoszę do... Nie lubię rozmawiać globalnie o Afryce, bo to jest 20 tysięcy dialektów i drugi największy kontynent na świecie i niezwykle zróżnicowany. Ale zawsze się odnoszę do takiej miejscowości w Madagaskarze, gdzie najbardziej się zaangażowaliśmy, gdzie zrobiliśmy najwięcej tych projektów, gdzie powstało potężne gospodarstwo rolne, gdzie powstała klinika, gdzie zbudowaliśmy 4 szkoły, sierociniec, dom dziecka, taką wielką szkołę drzewną, która uczy zawodu młodych ludzi. Tam ludzie chcą pracować. Tam nie ma czegoś takiego, że są zdemoralizowani przez pomoc międzynarodową, czy wyciągają rękę. Oni potrzebują pomocy, bo oni nie mają nic. Ale oni chcą pracować. Oni wstają o 3, 4, 5 nad ranem i idą do pola. Bo tylko tam mogą coś zarobić i coś mogą wyprodukować. Tam każdy pracuje. Jeżeli jest stary,
no to gotuje. Jeżeli jest młody i ma kilka lat, to wypasa bydło. Jeżeli jest w sile wieku, no to stara się zarobić parę groszy na polu. No i takiemu regionowi myślę, że warto pomagać. To znaczy, oni nie mają postawy roszczeniowej, im trzeba dać pomoc w postaci edukacji, w postaci nowoczesnej opieki medycznej, nowoczesnej. No ja tu mówię o podstawowym antybiotyku czy o leku na malarię za 5 zł, więc to jest... No ale takie rzeczy ratują życie, prawda? Więc to jest potrzebne. To jest potrzebne. No i staramy się po prostu angażować w takie regiony, nie tam, gdzie ktoś siedzi i czeka, aż mu się poda na tacy wszystko, tylko... A gdzie jeszcze was można znaleźć oprócz Madagaskaru? Można znaleźć w kilkunastu krajach w Afryce. To jest pierwszy projekt nasz, to był w Togo. Tam się wszystko zaczęło. Tam pamiętam, że budowaliśmy szkołę krawiecką dla dziewcząt. To był też taki bardzo porządny projekt, bo jednym z problemów Afryki jest brak szkolnictwa zawodowego, że są jakieś szkoły, które uczą czytać i pisać, ale potem tym ludziom brakuje zawodu i te małe dzieciaki od najmłodszych lat zaczynają pracować na polach, na budowach, dostają za to grosze, które pozwalają im przeżyć z dnia na dzień, ale nie pozwalają jakby wyjść z tego ubóstwa w żaden sposób, więc no, nam też są bliskie takie projekty, które uczą technicznego szkolnictwa średniego. I ta szkoła krawiecka, pamiętam, to był fajny projekt, bo tam kilkanaście młodych dziewczyn co roku zostało przyjmowane na takie szkolenie dwuletnie. One uczyły się na krawcowe, potem dostawały od nas maszynę do szycia i potem wracały już na zupełnie innych warunkach do swoich własnych domów. One były specjalistkami, one mogły sobie zarobić, one już miały zupełnie inną pozycję w stosunku do przyszłego męża. Tam to akurat siostry prowadziły, więc one też tam zadbały o to, żeby te kobiety no miały swoją godność po prostu. Nie godziły się na wszystko i umiały postawić na swoim. Później śledziłem losy tam chyba dwóch dziewczyn. No to fajnie, po prostu fajnie. No ułożyło im się wszystko. Nie skończyły z jakimś dużo starszym, niezbyt przyjemnym dżentelmenem. Tylko takie silne osoby. To daje satysfakcję. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Naszym dzisiejszym bohaterem jest Polska Fundacja dla Afryki. Rozmawiam z Wojciechem Ziębą, jednym z fundatorów, tak trzeba powiedzieć, fundacji. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze chciałabym spytać, czy wy, czyli fundatorzy fundacji, jesteście podróżnikami i po prostu poznając różne właśnie Etiopię i Afrykę, stwierdziliście, że nie możecie zostać tylko na poziomie... Chodzi mi o to, może tak, że bardzo dużo przecież osób jeździ, też z plecakami, drepta po górach, widzi różne rzeczy, ale wraca do kraju, pewnie jakiś czas mają taki szok, że my tutaj sobie wszędzie prąd, woda i tak dalej, a tam całkowicie inaczej żyją i widzą na przykład też tą biedę i to, co się dzieje, ale jakoś no, dają sobie z tym rady. Nie zakładają od razu, znaczy nie drąży w nich ta myśl, że trzeba coś zrobić, tak? Nosiliście to, z tego, co mówiłeś, 5 lat w sercu, żeby coś zrobić sensownego. To też jest niesamowite w jakimś stopniu, że właśnie nie podjęliście działań tak na hura, zróbmy i zobaczmy, co się wydarzy, tylko raczej przemyślmy i zastanówmy się, jak dobrze wykorzystać to, co mamy, tak? Żeby dobrze pomóc, tak jak mówiłeś, z głową. Jak to jest z wami? W sensie jesteście zaangażowanymi podróżnikami? Jakbyście się określili? No w tej chwili absolutnie nie. To myśmy z żoną na początku naszego małżeństwa mieli taki zwyczaj, że przez cały rok oszczędzaliśmy, a potem raz w roku jechaliśmy na jakąś fajną wyprawę. I to fakt funkcjonowało przez kilka lat. Rzeczywiście trochę widzieliśmy, ale
Ale potem nasze życie się zmieniło zupełnie. To znaczy przyszły dzieci, przyszły problemy zdrowotne i w tej chwili od kilku lat nie podróżujemy, chociaż no serce ciągnie gdzieś tam za granicę. To nie ma co się oszukiwać, ale mam taką świadomość, że troszkę widziałem. I to jest fajne, bo przyjęliśmy taki właśnie schemat działania, że póki nie mamy dzieci, póki mamy możliwość, to jedźmy gdzieś dalej. A potem jak sytuacja rodzinna się zmieni, no to będziemy sobie zwiedzać Puszczenie Połomicką i Sandomierz, które są pięknymi miejscami, do których bardzo chętnie pojadę. Ale nie byliśmy związani z żadnym rejonem. To nie było tak, że fascynowała nas zawsze Afryka, czy fascynowała nas Azja, czy Ameryka. Staraliśmy się po prostu trochę zobaczyć. No, trochę się udało. Wielu więcej się nie udało. Może jeszcze kiedyś to wróci. Może tak. Dobrze, to już wiemy, bardzo dużo wiemy o organizacji. Już nam wiele rzeczy przytoczyłeś. A co teraz? Jaki teraz projekt prowadzicie? Na co zbiórkę prowadzicie? Teraz mamy taki projekt, który zaprzecza wszystkiemu temu, co mówiłem przed chwilą. No to pięknie. To jest pierwszy taki projekt, który podjęliśmy. Zbieramy na dożywianie dzieci w klinice, którą założyliśmy na Madagaskarze. Zrobiliśmy tam dwa lata czy trzy lata temu laboratorium analityczne, które badało malgaszy, czyli rdzennych mieszkańców Madagaskaru. No i dzięki temu mogli ich celowanie leczyć, ponieważ dotychczas diagnostyka na Madagaskarze w tamtym rejonie, w którym my operujemy, praktycznie nie istniała. Lekarze, którzy stosowali zachodnią medycynę, działali w ten sposób, że przepisywali kilka silnych leków, zazwyczaj antybiotyków, i albo pomogło, albo pacjent zmarł. No, oni też mają takie podejście, że lekarz powinien wiedzieć, co robi, i powinien zdiagnozować chorobę. Badania laboratoryjne to nie jest coś, co prawdziwy lekarz powinien stosować. On powinien to intuicyjnie czuć, jaka to jest choroba, i wiedzieć, jak pomóc. I w ten sposób budowali swoją pozycję. Więc zaczęliśmy od laboratorium. To się bardzo dobrze sprawdziło. Zaczęli mieć misjonarze i tam taki młody chłopak z Polski, który się tym zajął, bardzo dobre wyniki w leczeniu, bo no dokładnie wiedzieli, jakich antybiotyków używać i co danemu pacjentowi jest, a nie stosowali jakichś bardzo silnych lekarstw terapią atomową. Potem rozbudowaliśmy to w przychodnie. A potem powstała z tego klinika i apteka i całkiem spory ośrodek. No, przyjmowanych jest tam kilkadziesiąt pacjentów dziennie w tej chwili. I zaczęli przychodzić też ludzie z bardzo niedożywionymi dziećmi. I rzecz, która miała się skupić na leczeniu, okazało się, że same lekarstwa nie wystarczą. Że często przyczyną tych chorób jest po prostu skrajne niedożywienie. Że coś, co w Polsce w ogóle nie występuje, tam jest bardzo poważną sprawą. No i co się okazało? Że puszka mleka dla dziecka, dla niemowlaka, kosztuje 1/4 pensji miesięcznej matki. No więc ona, wiadomo, że tego nie kupi, po prostu nie ma na to pieniędzy, bo nie ma. No więc karmią te dzieci, czym mogą. Jeżeli jest matka, nie zmarła przy porodzie, a bardzo duża śmiertelność tam jest matek, no to karmi, czym może. Bananami od pierwszego dnia życia, kleikiem ryżowym, rozcieńczonym mlekiem skondensowanym. No, efekt jest taki, że niedożywienie jest bardzo powszechne, dzieciaki bardzo mocno chorują na wszystko, ponieważ organizmy są słabe. No i ci ludzie, którzy prowadzili ten ośrodek zdrowia, czy tą klinikę, już teraz nawet to według oficjalnych papierów się nazywa, no powiedzieli, że no słuchajcie, no mamy problem. Ostatnio przyprowadzono takie małe dziecko, to była dziewczynka, Nasika się nazywała, czy nazywa, bo to jest optymistyczna historia w sumie. Dziecko miało kilka miesięcy, ważyło 2900 gramów, czyli tyle, ile nieduży noworodek. Po kilku miesiącach karmienia tego dziecka w ośrodku dziecko ważyło 6 kg, zaczęło się rozwijać normalnie. No i to był znowu taki impuls, który stwierdził, no dobra, dam spokój tym ludziom z moimi gospodarstwami, olejarniami, przedsiębiorstwami. Trzeba pomóc teraz, trzeba pomóc w tej chwili, bo
można mówić o dawaniu wędki, ale też jest czas, kiedy trzeba dać rybę, bo jeżeli dasz pacjentowi ciężko choremu wędkę, to on nie dojdzie do tego jeziora po prostu. Więc no jest to projekt, który nie jest w naszym stylu, ale był konieczny. Jest potrzebny. Jest konieczny po prostu, bo te dzieciaki no tam po prostu umierały, więc zbieramy na mleko i witaminy dla dzieci. Oczywiście te dzieci są objęte specjalistyczną opieką. Są leczone, są zabezpieczane, są oglądane przez, nie powiem, że lekarza, bo tam to jest inaczej zorganizowane, bo tam są felczerzy przede wszystkim, którzy umieją wszystko, ale no są w dobrych rękach. I mam nadzieję, że takich historii jak z Nasiką będzie więcej, bo temu dziecku nic nie było. Ona nie była dlatego zagłodzona, że urodziła się z wadą genetyczną czy z jakimś problemem zdrowotnym. Ona po prostu nie miała odpowiedniej ilości białka i kalorii i witamin. A jakie są wasze marzenia? Marzenia? Żeby zamknąć fundację i nie być potrzebnym. To znaczy, no żeby nie musieć pomagać tak naprawdę. Żeby ten kontynent kiedyś stanął zupełnie na nogach sam, żeby, tak jak mówiłem, usamodzielnił się żywieniowo, finansowo, żeby takich historii jak o Nasice nie było. No to są na najbliższe dziesięciolecia pobożne życzenia, ale ja nigdy nie miałem ambicji zbawiać świata i nigdy nie, zakładając tą fundację, nie myślałem, że zwalczymy głód na świecie, czy poprawimy edukację o 30%. Mnie interesuje konkretny człowiek. Mnie konkretni ludzie w konkretnej wiosce. Jeżeli wiem, że udało mi się dwie osoby uratować, to ja jestem szczęśliwy. Jeżeli wiem, że te kobiety, które skończyły tą szkołę krawiecką, ustawiły sobie jakoś życie i dzięki temu będzie im lepiej, to znaczy, że warto było siedzieć po nocach i pakować listy. Gdzie was znaleźć już tak na koniec? Znaleźć nas można przez stronę internetową www.pomocafryce.pl. Można przyjść do nas na ulicę Krowoderską w Krakowie. Podnajmujemy tam takie małe biuro, ale mamy ekspres. Koledzy twierdzą, że niedobry, ale kawa jest całkiem przyzwoita. Można do nas zadzwonić, skontaktować się mailowo. Zapraszamy do kontaktu.